Leczonkarstwem zajmuję się od wczesnych lat młodzieńczych. Wyplatali moi rodzice, brat, siostra, więc ja zacząłem się tym interesować. Lata młodzieńcze to można powiedzieć od siódmego roku życia. Dawniej wyplatało się głównie tak zwane korobki, które były skupywane w magazynach. Państwo skupywało do magazynu, do owoców, do jeszcze tam tace, na przykład na chleb, chlebownice, koszyczki różnego rodzaju wyplatam. Produkty potrzebne do wytwarzania koszyków i staram się zapewnić sobie we własnym zakresie. Produktami tymi są słoma oraz słoma i dartka potrzebna do tego. Słoma wykaszam ręcznie kosą, która musi być nieprzejrzała, ta słoma. A dartka wierzbowa, takiej przydrożnej wierzby dartkę robię. Tatek. Już po pierwszym razie to są gotowe dartki. Tak, już po pierwszym razie. Do tego potrzebna jest jeszcze igła, którą też sam potrafię zrobić. Igłę. Proszę, jak igłę tego, to w ten sposób zrobić. No dobrze.